6 pikników rodzinnych w 6 miastach województwa opolskiego. Tak zakończył się program Powrót do zatrudnienia, który wystartował w Prima Aprilis 2013 roku. Ale wcale żartem nie był, wręcz przeciwnie. Pokazał, że mamy w województwie zdolnych i aktywnych ludzi, którym można powierzyć dzieci w opiekę. Dzięki projektowi na Opolszczyźnie zaistniał zawód opiekuna dziennego. To nowość w usługach skierowanych do najmłodszych. Na czym polegał projekt? Przypomnijmy sobie raz jeszcze. Po programie dowiedziałam się z Powiatowego Urzędu Pracy. Od maja mam taką malutką pod opiekę. Ruśka. Zaczęłam szukać pracy po urlopie wychowawczym. No i nie ukrywam, że to było bardzo pomocne, bardzo strzał w dziesiątkę z tą pracą i z tym projektem, że to akurat się wtedy odbywało i że mogłam wziąć w tym udział. Chciałam pracować z dziećmi, było to moje marzenie, a że akurat wolnych etatów w przedszkolu nie było, więc poszukałam innej alternatywy i udało się zostać tym opiekunem dziennym. Szukałam też sposobu na siebie też, jakiegoś pomysłu, ponieważ właśnie już odchowałam, że tak powiem, trójkę dzieci, bo najmłodsza jest w przedszkolu, to też stwierdziłam, że czas zabrać się do pracy, a że nadarzyła się okazja takiej przyjemnej pracy, opieki nad dzieckiem i do tego jeszcze nad dzieckiem, które już znam, jest moim zdaniem najlepszą ofertą, jaką mogłabym sobie wybrać. Kurs był bardzo ciekawy. Zaczęłam dokładnie 26 maja tego roku. Skończyłam jakoś chyba 17 czerwca, miałam końcowy egzamin. Było bardzo ciekawie, poznałam bardzo dużo ciekawych ludzi, ale przede wszystkim wykładowcy też byli bardzo ciekawi. Sam fakt tworzenia, tak, tej zabawy jest istotny. Od października 2013 roku w ramach programu przeszkolono ponad 750 osób. Śpiewamy, gimnastykujemy się, pracujemy z przeróżnymi masami plastycznymi, z przeróżnymi sposobami też uzyskiwania efektów, do których jesteśmy przyzwyczajeni, natomiast za pomocą niestandardowych metod, jak na przykład malowanie piłką. Troszkę rozszerzamy myślenie w stronę takiej kreatywności i twórczości. Gwarantuje to jakąś tą konkurencyjność i to, że jednak panie są bardzo dobrze przygotowane do tego, żeby pójść do dzieci i z nimi pracować. Kiedy weszła w życie ustawa żłobkowa, ta tak zwana w cudzysłowie ustawa żłobkowa, ona zakładała jakby 4 formy opieki nad dziećmi do lat 3. Pierwszą to są żłobki, drugą to są kluby dziecięce, trzecia to jest właśnie opiekun dzienny, a czwarta to jest niania. I ten opiekun dzienny jest taką nowością, czymś takim świeżym. Teraz, kiedy były pikniki podsumowujące projekt, bardzo dużo ludzi przychodziło do mnie zapytać, jak to zrobić, żeby mieć tego opiekuna dziennego, jak to zrobić, jak to załatwić, w związku z czym mam takie poczucie, że wyszło, że to poszło i że to idzie w bardzo dobrą stronę i że coraz więcej rodziców jest zainteresowanych tym tematem. I mimo tego, że projekt się kończy, to tak naprawdę opiekun dzienny zaistniał na tym naszym rynku opolskim. Chciałabym wrócić do pracy, a z drugiej strony serce się kraja, bo trzeba zostawić maluszka.
No i najchętniej skorzystałabym z pomocy jakiejś babci, ale niestety nasze babcie są daleko. Więc pozostaje żłobek prywatny albo można się postarać z tego, co słyszałam, o opieki dziennej. Tak, osoby do opieki dziennej z Urzędu Pracy. Świetna opcja, że Urząd Pracy dofinansowuje, bo na chwilę obecną właśnie jest taka sytuacja, że nie każdego rodzica stać prywatnie na nianie. Jesteśmy zadowoleni, to nawet bardzo. Mamy bardzo dobre efekty, bardzo dużo osób, które do nas do projektu przyszły, pracują już. W dalszym ciągu są zatrudnione jako opiekunowie dzienni oraz mają staż w przedszkolach, żłobkach i sporo część osób z tej grupy właśnie już dostało zatrudnienie i to nie jest zatrudnienie takie krótkie czy miesięczne, tylko faktycznie osoby dostają zatrudnienie minimum na rok. Zaangażowało się aż 35 gmin województwa opolskiego, czyli właściwie połowa gmin województwa realizowała ten projekt, bo to były takie porozumienia między nami, gminą, rodzicami, czyli kilka takich spraw tutaj było łączonych. Myślę, że najlepszy projekt od lat. Projekt, który daje rodzinom, które mają małe dzieci, szansę na to, żeby mieć opiekę nad tymi dziećmi. Jednocześnie osoby, które są bez pracy, znajdują się na rynku pracy ponownie, otrzymują stałą umowę o pracę, otrzymują również wszystkie uposażenia, które wynikają z różnych świadczeń socjalnych, społecznych, które wynikają z tego zatrudnienia. Więc z punktu widzenia prezydenta miasta program ma same plusy. Można spotkać dużo ludzi, dużo się dowiedzieć. Rodzice są zachwyceni, ja jako rodzic również, jako opiekun dzienny też mam możliwość spotkania kogoś, kto jest zainteresowany ofertą pracy. Mhm. Także jak dla mnie to jest duży plus taka impreza. Dużo osób już jest zatrudnionych. W tej chwili na przykład w gminach ponad 240 osób pracuje, więc jest to duża grupa. Część jeszcze odbywa staże. Staże odbywały się w żłobkach, potem myśmy rozszerzyli to na przedszkola, więc również w przedszkolach, więc i byliśmy lekko zaskoczeni, bo nagle przedszkola zaczęły zatrudniać te opiekunki, prawda? Nie spodziewaliśmy się, że taka sytuacja nastąpi. Samorządy zgłaszają się do nas teraz z pytaniem, jak to możemy wspólnie kontynuować, no bo oczywiście w trakcie realizacji tego projektu opiekunki otrzymywały wynagrodzenie 2400 zł ubruttowione, więc no, dobrze by było, żeby znaleźć pieniądze na dalsze wsparcie tego przedsięwzięcia. No, będziemy próbować. W nowym okresie programowania 2014-2020 jest też opieka nad małymi dziećmi przewidziana. I my przymierzamy się do tego, że zrobimy może nie taki sam projekt, bo to zmieniają się uwarunkowania i tak dalej, ale podjęliśmy starania jako Wojewódzki Urząd Pracy, żeby kontynuować ten projekt w roku 2016. W sumie przez ponad 2 lata aż 609 osób uzyskało kwalifikacje w zawodzie opiekuna dziennego. Powrót do zatrudnienia to projekt unikatowy w skali kraju.